Wszystkim tak. Miesiąc maj powoli się kończy, już zostały nam ostatnie dni, i w następnym tygodniu zaczynamy czerwiec. Komu ten czas leci tak szybko? Dajcie mi znać na dole w komentarzach, bo mi naprawdę zatrważająco. I chyba za każdym razem w tych odcinkach wam to powtarzam, aż zabieramy się do tematu. Na dzisiaj przygotowałam planowanie w Bullet Journal właśnie miesiąca czerwca 2022 roku. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, nie oglądaliście wcześniej żadnego filmu z tej serii, to Bullet Journal jest to spersonalizowany kalendarz planer, który robimy po swojemu od samego początku w jakimś notesie takim, w którym nie ma już wcześniej przygotowanych żadnych tabelek i nic innego jest po prostu gładki albo w kratkę, albo w kropki, albo w linie, jakikolwiek tylko chcecie ja używam takiego w kropki, bo mi jest tak najłatwiej, właśnie te kropki są pomocnicze i najlepiej na nim widać także jeżeli chcecie zacząć taki bullet journal to wcale nie musicie czekać do nowego roku możecie zacząć od teraz i jeśli nie macie pomysłu to zapraszam do obejrzenia mojego odcinka i jeżeli wam się spodoba tego typu film, to zapraszam też do zasubskrybowania mojego kanału, żeby nie ominąć żadnego z odcinków, które wrzucam dwa razy w tygodniu. Może nie do końca taki czerwcowy, czy też letni, ale jako temat do najbliższego miesiąca wybrałam coś takiego... nie wiem, zupełnie nie kojarzącego się z czerwcem, a mianowicie maluję prawie że wszystkie strony na kolor niebieski i fioletowy. I do tego robię taki motyw yy, księżyca, trochę gwiazdek, no i też las. Takie elementy będą się tutaj pojawiać, i też wszystko wykończę srebrnym żelopisem. Przez co, kiedy ruszymy tym bullet journalem, będzie nam się świecić, i właśnie tutaj robię stronę ty tytułową po prawej i po lewej stronie, tak jak przeważnie robię to ostatnio, i po lewej stronie. Stwierdziłam, że narysuję właśnie tym żelopisem srebrnym taki księżyc, rogalik na całej stronie, do tego, dookoła gwiazdeczki, właśnie również tym żelopisem i też żelopisem białym. No i właśnie na dole, kiedy już tam wszystko zaschnie, napaćkuję, nie wiem, pisakiem taki zarys drzew iglastych. I po prawej stronie, po lewej stronie, znaczy w sumie przy krawędzi robię najwyższe drzewa. I kiedy schodzę do środka, to wtedy one stają się coraz mniejsze. I po lewej stronie zrobiłam je tylko w rogu po lewej stronie, a po prawej w obydwu. Nawet bym powiedziała, że na całej szerokości, no bo no, różnej wielkości one tutaj są rozmieszczone. I oczywiście napis Czerwiec, nie zrobiłam go na samej górze czy też na środku, ale tak nad tymi drzewami. Najpierw wyrysowałam czarnym cienkopisem kontury, a później stwierdziłam, że wypełnię może tym srebrnym żelopisem, żeby ładnie pasował do naszego księżyca po lewej stronie. No i jeszcze dodatkowo taki maciubki kalendarz nad czerwcem, żeby coś się tutaj działo, bo w sumie gdybym nic tutaj nie zrobiła, to mogłoby być tak zbyt nudno. A kiedy mamy taką białą plamę na środku, w sumie taki yy, prostokącik, to jakoś to ciekawiej wygląda. Oczywiście zrobiłam również gwiazdki na biało i na srebrno. I muszę Wam powiedzieć, że malowanie całościowe takiej strony na tych kartkach w Bullet Journalu no, jest dosyć takie ryzykowne, bo jednak nie są to strony przeznaczone do farb akwarelowych, a ja tutaj używam farb. No i troszkę mi tam przeszło na drugą stronę, ale to za chwilę zobaczycie. Tam jakieś pojedyncze kropki, ale mi to nie przeszkadza. Kiedy zamknę ten bullet journal i go położę pod czymś, to troszkę się to wszystko też wyprostuje i nie będzie wyglądać tak, jakby było pogięte. No i strona z jedną z ważniejszych rzeczy, czyli kalendarz. Możecie zobaczyć, jak teraz prezentuje się strona po nałożeniu, po bezpośrednim nałożeniu w sumie farb akwarelowych i poczekaniu aż wyschną. No, nie jest tak idealnie biała, delikatnie przezroczysta, ale ja się tym nie przejmuję i tworzę. Także na samej górze zrobiłam napis czerwiec takim ciemniejszym pisakiem, w sumie grubszym, ale to chyba też za chwilę zobaczycie, bo najpierw zajęłam się wyrysowywaniem wszystkich dni tygodnia. I tym razem postawiłam na to, żeby każdy z dni tygodnia był do siebie przyklejony i miały odstęp między sobą pomiędzy poszczególnymi tygodniami. W czerwcu mamy tych tygodni pięć, tak jakby, znaczy rozkładają się na pięć tygodni. Także mam pięć takich podłużnych wierszy. Po lewej stronie zrobiłam duży, duży yy, księżyc, żeby tutaj jakoś zapełnić tę powierzchnię. Po prawej stronie bardzo dużo gwiazdek. I jeszcze stwierdziłam, że dołożę taką chmurkę pomiędzy kalendarzem, a na dole dwoma notatkami. Bo no tak, trzeba było coś tam napisać, no bo jednak na tych malutkich okienkach, które są jako dni tygodnia, miesiąca, no to się tam zbyt dużo nie zmieści. A jeżeli zrobimy jakieś odnośniki, typu na przykład, nie wiem, 1 czerwca, napiszemy w notatkach, możemy zrobić myślnik i na przykład napisać Dzień Dziecka. I dlatego takie notatki są dla mnie ważne, ale można by było się jeszcze skupić jedynie właśnie na tych rubryczkach z dniami, z tym kalendarzem. Ale jak kto woli, mi akurat takie coś odpowiada. Zawsze sobie tam napiszę jakimś mniejszym druczkiem, mniejszą czcionką czy pismem, co tam się dzieje w danym dniu. No i na dole robię odnośnik. No, i tą stronę oczywiście wykończyłam tymi kolorkami fioletowym i niebieskim. Tutaj akurat nie dokładałam żelopisu dookoła, jedynie na gwiazdki przy notatkach, żeby coś tam się mieniło. I przyszła pora na kolejną stronę, czyli tą po prawej. I tutaj jak zawsze mamy nawyki, czyli czynności, które chcę monitorować przez cały miesiąc i po prostu każdego dnia miesiąca możemy zaznaczać, którą czynność robiliśmy właśnie danego dnia. No, i tak jak zawsze wam tłumaczę, jeżeli jest tutaj ktoś po raz pierwszy, to polega to na tym, że po prostu na przykład mamy rubryczkę z roślinami, mamy wypisane wszystkie dni tygodnia, nie tygodnia, tego miesiąca od 1 do 30 w tym przypadku. No i kiedy mamy rubryczkę z roślinami, to wtedy, kiedy na przykład podlejemy rośliny, zaznaczamy jakimś kolorem, że na przykład 4 czerwca podlewaliśmy, no to tym kolorkiem sobie zaznaczamy czwórkę i będziemy wiedzieć, jeżeli. Nie mamy dobrej pamięci, że akurat tego dnia podlewaliśmy, no bo wiecie, czasem się człowiek zakręci i później nie ogarnia kiedy co było. A tak to można sobie zajrzeć do takiej tabelki i tutaj mamy wszystko ładnie wypisane. Jeżeli chodzi o motyw, jaki ja tutaj stworzyłam, no to na samym dole zrobiłam napis nawyki, natomiast na samym środku taką drogę z gwiazdami. Namalowałam te plamy niebiesko-fioletowe, od góry taki niebieski przechodzący do fioletu na dole. Narysowałam gwiazdki czarnym cienkopisem i niektóre również wypełniłam srebrnym cienkopisem, ale też dodałam białego żelopisu, żeby tam jakoś jeszcze tak wydobyć cokolwiek z tego ze środka. Natomiast po lewej i po prawej stronie mam wszystkie czynności, które chcę śledzić danego miesiąca. Po lewej stronie trzy, po prawej stronie trzy, żeby było porówno i wydaje mi się w ogóle, że to bardzo fajnie wygląda. Oczywiście już tutaj nie kolorowałam dookoła, no bo tak jak Wam mówiłam, ja koloruję, zaznaczam kolorem jakiś dzień y, miesiąca, który, w którym właśnie robiłam daną czynność. Także mi akurat na tej stronie nie zależy na kolorach, ale akurat zrobiłam taki pikuśny motyw w tym miesiącu, bo no miałam po prostu taki pomysł i kaprys. Teraz przybywamy do mojej takiej personalnej, personalno youtubeowej rozkładówki. No, mówię personalnej, dlatego że każdy tutaj może sobie jakoś tam dobrać na przykład ze szkoły coś, co tam macie zrobić w danym miesiącu, jakie są plany, ale ja tak jak Wam mówię, tutaj robię obydwie strony na YouTube'a. Wszystko oczywiście w takiej samej kolorystyce. Maluję plamami na niebiesko i na fioletowo i w ogóle staram się takim niebieskim robić plamy w rogach, bo tutaj po lewej stronie będę rysować drzewa. Tak, ten sam motyw, który był już na pierwszej stronie. I jeżeli chodzi o to, co tutaj robię, no to tak jak w poprzednich miesiącach, mam na samej górze napis YouTube, a po prawej stronie, na samej górze napis Notatki, czyli po prawej stronie będę miała całą stronę do wykorzystania. Jeżeli chciałabym tam sobie porobić jakieś notatki, jakieś pomysły dodatkowe, cokolwiek, co chcę, żeby właśnie w tym miesiącu zrobić, no to tutaj sobie zapiszę, żeby mieć to wszystko w jednym miejscu. No, i po lewej stronie pod napisem YouTube tworzę takie rubryczki z tym, kiedy odcinki mają być w danym miesiącu. No, i po lewej stronie mamy środy, a po prawej soboty, żebym wiedziała mniej więcej kiedy co wypada. I wypisałam sobie wszystkie dni, w które, które wypadają, właśnie w środy i soboty w czerwcu. I tutaj obok będę wpisywać, jaki film mam na dany dzień zaplanowany. I poniżej, jak zawsze, wyświetlenia i subskrypcje, aby monitorować je na przestrzeni miesiąca, czyli wpisuję pierwszego dnia czerwca i ostatniego dnia czerwca, jak to wygląda. Nie mogło oczywiście zabraknąć gwiazdek, księżyca. Księżyc akurat pokolorowałam na ten srebrny i dosyć dużo tych gwiazdek również koloruję na srebrno, żeby one się fajnie mieniły. Zresztą chyba zobaczycie już na sam koniec, kiedy będę wam prezentować w całości to, jak zaplanowałam ten miesiąc. No i troszkę. Poruszam tym bullet journalem, żeby było to lepiej widać. A no i po prawej stronie właśnie spodobało mi się to, żeby dookoła tych notatek robić bardzo dużo farby, żeby były takie plamy, bo to naprawdę bardzo atrakcyjnie jak dla mnie wygląda. Także tutaj również to zrobiłam. No ale to już widzieliście. Wydaje mi się, że jakoś tak szybko lecę w tym odcinku, ale już przechodzimy do ostatniej rozkładówki, czyli również jednej z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o bullet journal i dany miesiąc, bo tutaj mamy wszystkie dni w tygodniu już takie rozpisane, jeżeli chcemy stworzyć okienko z danymi czynnościami, jeśli chcemy sobie zaplanować dany dzień i powpisywać, co mamy w nim zrobić. Dlatego znowu zaczęłam od pomalowania tutaj dookoła. No, zrobiłam to w ogóle bardzo gęsto, bo no, jest malutko tych białych prześwitów, a najbardziej skupiłam się na prawym dolnym rogu, ponieważ tam będę znów tworzyć ten motyw z wysokimi drzewami. No i w sumie. To wszystko jest takie proste, ale przez to, że mamy dosyć dużo plam akwarelami, to wydaje się skomplikowane. I po lewej stronie stworzyłam napis czerwiec żelopisem srebrnym, to znaczy poczekałam aż wyschnie i dopiero później to zrobiłam. I dodatkowo obrysowałam go czarnym cienkopisem. I jak widzicie, każdy dzień tygodnia mam tutaj rozpisany obok siebie w takich podłużnych prostokątach. Jako taką bazę do danego dnia, miesiąca zrobiłam gwiazdki grubszym pisakiem, i pod spodem wypisałam dany dzień, tygodnia. Oczywiście udekorowałam srebrnym żelopisem, żeby się świeciło. I po prawej stronie, pod czwartkiem, tak chyba pod czwartkiem, narysowałam również taki księżyc, jak to robiłam na tej pierwszej stronie po lewej. No i na całość dodałam oczywiście ten żelopis srebrny i biały, żeby zrobić jakiekolwiek gwiazdki. I tak wygląda już zaplanowany przeze mnie czerwiec i możecie zobaczyć jak prezentuje się ten srebrny żelopis. No dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Dajcie mi znać, jaki temat wybraliście na nadchodzący miesiąc, czyli czerwiec. Czy już go przygotowaliście, czy dopiero będziecie się za to zabierać, na przykład, nie wiem, w weekend. Ja zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne zdjęcia, rysunki i relacje. No a my widzimy się już w kolejnym odcinku w sobotę o 9 i w środę o 15. Więc do zobaczenia i pa!